Dzień dobry, ale mamy dzisiaj piękną pogodę, słońce świeci, a jest już połowa listopada. Umówiłem się z kolegą Piotrkiem na testy patelni żeliwnej. Zamierzamy, a raczej Piotrek zamierza usmażyć sobie na niej jajecznicę na boczku. A ja zjem owsiankę jak co rano i wypiję kawkę. No i pokorzystam z tych pięknych okoliczności przyrody. Także jeśli macie ochotę na taką małą przygodę w mroźny poranek nad Wisłą, to zapraszam. Piotrek już jest. Siemanko. Cześć. Także pakujemy się i idziemy na spacerek. Małą przygodę. Doszliśmy do takiego fajnego miejsca nad samym brzegiem Wisły. Niestety są tu pewne artefakty, które trochę nam przeszkadzają. No ale nic, poszukamy jakiegoś fajniejszego miejsca. Jest tu sporo suchych badyli. Podpałka bushcraftowa. O, zapałki się posypały. To jest podpałka z wacików kosmetycznych i parafiny z T-Lightów, która została. Sam robiłeś? Tak, tak, sam zrobiłem. Nawet jest filmik na kanale. To się fantastycznie pali, nawet się odkrzesiwa, bardzo łatwo rozpala. Także tego użyjemy, nie będziemy tutaj kombinować i teraz trochę patyków małych i jak to się już pozajmuje. Zobaczymy, czy się uda pierwszym razem. Mamy już płomień. No i cyk. Ja tu mam rurkę do dmuchania. Mogę tutaj wsadzić. Zwiększyć temperaturę jak w piecu. Tak. Kowalskim. Czekaj, te małe. A, te małe. No. Dobra, idzie. To się wsuszyło. Tak. Ale ty mu daje? No, bo to wszystko wilgotne. Od razu raźniej przerwę sobie, nie? No. A co będziesz robił na patelni? Jajecznicę, no najpierw te, kabanoski sobie pokroję. I je szybko tam najpierw zawsze opalam. Potem jaja wrzucę.
A jakiś tłuszcz masz? Mam masło czosnkowe, no. Legać. To jeszcze, kurde, co mi z borów zostało. Kiedyś tata pospawał taki ruszt w kształcie takiego jakby słoneczka na takich trzech nogach, trzech czy czterech, z drutów takich zbrojeniowych. To się fajnie wystawiało na ognisku nad żarem. Można było postawić albo ten czajnik, albo właśnie patelnię. Mam dziś ze sobą też kuchenkę na alkohol. Dorobiłem do niej taki stojak. Czy go widać? Poświęciłem stary kubek, który się niestety nie nadawał zupełnie do picia, gdyż parzył gębę niesamowicie, nawet jakimiś letnimi napojami. Działa to w ten sposób, że mamy kucheneczkę, stawiamy ją na ziemi, przykrywamy tym i na to można już postawić jakiś kubek. No ale póki co grzejemy na kuchence gazowej. Dzisiaj coś nowego, starego. Mam tę kuchenkę już wiele lat, ale zawsze ją używałem takimi małymi kartuszami. A dziś chcę użyć gazu z supermarketu i do tego potrzebna jest taka przejściówka. Tak, do takiego budżetowego gazu, nie? A druga sprawa, że ona jest stabilna, bo jest, wiesz, szeroka, nie stawiasz na samym... Aha. Czyli to się w jakiś sposób brało, tak, tutaj się wkładało. Tutaj się wkłada. O, już przestało leczyć. O, panie, jaki płomień! Doszło do małej eksplozji. O, no to już... Było niedokręcone po prostu. No dobra, tak gotujemy. Przydałaby się jakaś zasłona dymna, znaczy tego, wieczna, od strony rzeki. Bardzo proszę. Chcesz zasłonę? Masz zasłonę. Lerwo, żem powiedział. A ten już wyciągnął. Ta zasłona też pierwszy raz jest w terenie. A tak? Działa. Tylko pyrknie się. Daje nieźle. Kotuje się? Nie. Jak tam, Piotrek, kawa? Nie wiem, bo tak wolno się przelewa, że ten... Chciałbym chociaż przed wyjściem łyczkę ściągnąć. Nie no, już jest elegancko. Także cyk. Dobra. I zrobimy zbliżenie na tę minę. Yes! na ten moment czekałem. Zdróweczko. Zdróweczko. Tyk. Za mikro przygody. Tak jest.
Jak wstawałem dzisiaj o 8 rano z ciepłego łóżka, spojrzałem na dwór przez okno. Wszystko w szronie, zimno. Tak bardzo mi się nie chciało wychodzić i wiem, że wielu z was ma podobnie, ale warto się przemóc, bo jak już się to zrobi, postawi ten pierwszy krok, wyjdzie, przyjdzie na miejscówę, siądzie z kawą, to wszystko było tak bardzo warte tego, że naprawdę polecam. Tak, nie siedźcie w domu, korzystajcie z każdej wolnej chwili, wychodźcie na dwór i dbajcie o zdrowie. Proszę Państwa, co tu się będzie działo? Możesz ją może zdjąć z tego, żeby... Tak, 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 właśnie. Na patelni... O nie, już się ten. Wyjarało się? Już się cały... O, o, sobie wylałem trochę. Nic nie widać. Może jeszcze. No nie, ale jaki zapach się rozszedł. Tak. Dobra, wrzucimy ten. Kiełbaskę. A nie, jest tego tłuszczyku, tylko przez te efekty specjalne nie było go widać. No jak tutaj wieje wiatr, jest dosyć chłodna i to szybko paruje, szczególnie, że to nie jest masło klarowane, tylko tak, normalne, więc ono zawiera dużo wody. Nie? Zaraz je uzupełnimy. No takie czarne są już troszeczkę. Wiesz, tutaj ciężko regulować temperaturę. No. Nie ma pokrętła w tej... Tak. Mamy Wielkanoc. Ale powiem wam, że zapach tych kiełbasek z tej patelni jest oszałamiający. Tylko z żeliwnej patelni jajecznica. Piotrek je jajecznicę, ja mam płatki owsiane z różnymi ziarnami. Wcinam. Cóż, te zwęglone kiełbaski, genialne. No, boczek może by był bardziej się nadawał, bo jest tłusty, nie? I by się tak wytopił na patelni. Wiem, ale... Zapomniałem kupić, a żaba dzisiaj była zamknięta, o dziwo. Kończymy. Było bardzo fajnie, bardzo miło spędziliśmy poranek nad Wisłą. Wypróbowaliśmy patelnię, posiedzieliśmy trochę przy ogniu, wypiliśmy kawkę. Dziękuję, że pozostaliście do końca tego odcinka. Zapraszam na kanał Piotrka. Podlinkuję wam do niego linka. No i co? Jeśli podobało się, proszę o łapkę w górę. Jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, zapraszam do subskrypcji. Mam nadzieję, że się nie rozczarujesz. I do zobaczenia. Hej. Na razie.